Gościem w naszym studio jest pan podinspektor Adam Mizianko, pierwszy zastępca komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach. Dzień dobry. Dzień dobry. Wczoraj w Suwalskiej Komendzie odbyła się roczna odprowa funkcjonariuszy. Była to okazja do podsumowania, a także oceny pracy mundurowych. No i tutaj z policyjnego zestawienia trzech ostatnich lat wynika, że przestępstw potwierdzonych w 2016 roku było dużo, dużo mniej. 1769 w 2016 roku, kiedy w 2014 było ich ponad 2000, bo 2142. Mniej było także tych przestępstw kryminalnych, a także drogowych, no ale wzrosła za to liczba przestępstw gospodarczych gospod Związanych między innymi z oszustwami internetowymi na portalach aukcyjnych było także 30 rozbojów i 170 kradzieży z łamaniem, najczęściej do piwnic, altanek i domków działkowych. No i jakie wnioski nasuwają się na podstawie tych statystyk? Szanowni radiosłuchacze, statystyka ma to do siebie, że obrazuje pewną rzeczywistość w liczbach, ale z, tego, z tej analizy tych liczb. Wynika wybitnie, że w suwałkach w 2016 roku było bezpieczniej. Były bezpieczniejsi, byliśmy bezpieczniejsi chodząc po ulicach, byliśmy bezpieczniejsi w podróży, na drodze. Nasze mienie również było bezpieczniejsze. Także i był to dobry, pozytywny rok. Mamy nadzieję, że ten taki również będzie. Z danych policji wynika, że nieznacznie wzrosła ilość kradzieży samochodów. Sporo także było prób dokonania kradzieży aut. Tak, istotnie. Poziom kradzieży pojazdów od wielu lat utrzymuje się na pewnym takim stałym pułapie. I fluktuacje w tych liczbach są, no że tak powiem, nieznaczne. Natomiast takim Trudnym rokiem był rok 2014, później mieliśmy delikatną e, zniżkę i w tym roku, e, przepraszam, w 2016 e, były to wartości zbliżone do 2015 roku. Także e, nie ma, to zjawisko jest, jest, nie, nie ukrywam, że e, prace e, policjantów Suwalskiej Komendy są mocno zdeterminowane, zdeterminowane na zwalczenie tego zjawiska. No, i niedługo spodziewajmy się efektów. Podczas odprawy rocznej omówiona została także kwestia stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szanowni radiosłuchacze, jak widzicie, obserwując drogę krajową numer 8, szczególnie naszą ósemkę na odcinku miejskim, ten efekt naszej prasy już jest widoczny. Samochody ciężarowe zmieniły troszeczkę taktykę swojego poruszania się przez miasto i usłyszałem już wiele pozytywnych komentarzy w tym zakresie. Także jest to satysfakcjonujące i też cieszę, że, że Suwalczanie też to doceniają. Jest bezpieczniej. Mieliśmy mniej wypadków, mniej ofiar śmiertelnych, mniej rannych. Wzrosła jedynie liczba kolizji, ale to jest no niestety... Dobrodziejstwo dobrobytu. W każdym domu są przynajmniej po dwa, trzy samochody. Prawdopodobieństwo zdarzenia drogowego rośnie, no i tak to się przejawia. Samochody, ale też i smartfony. Oczywiście, no, sami państwo wiecie, że wiele przypadków odwrócenia uwagi, spoglądania w ekran smartfona powoduje to, że nie patrzymy, co się dzieje wokół nas, a w tym momencie może dojść do zdarzenia drogowego. Także zachowajmy czujność. No, i właśnie, skoro o smartfonach, powiedzmy jeszcze słowo o ciągle nowym narzędziu do komunikowania się mieszkańców z policjantami, mianowicie krajowej mapy zagrożeń i bezpieczeństwa. Cenne narzędzie, tak bym to określił cenne narzędzie i platforma wymiany informacji ze społeczeństwem. Jest to taki element, który powoduje, że zbliżyliśmy się do ludzi i to znacznie praktycznie otworzenie laptopa albo smartfona powoduje nawiązanie tego kontaktu poprzez wejście na aplikację Krajowa Mapa Bezpieczeństwa i jeżeli coś nas nurtuje, jakaś sytuacja na którą chcemy mieć wpływ i wchodzi one w granice tutaj prawa, szczególnie łamania jego, możemy przy użyciu odpowiednich ikonek zasygnalizować to policjantom naszej jednostki. Z tym, że chciałbym od razu zaznaczyć, że Krajowa mapa bezpieczeństwa to nie jest e, zgłoszenie na numer alarmowy. To jest sygnalizowanie pewnego patologicznego zjawiska, które jest dokuczliwe społecznie i kto, którym należy się zająć. E, krajowa mapa zagrożeń żyje. Ona cały czas ewoluuje. To nie jest element, który, że tak powiem, już się, że tak powiem, jego, na praca nad nim się zakończyła. Wręcz przeciwnie. Praca nad nim... E, Zaczęła się, zaczęła się w lipcu 2016, pierwszy jako pilotaż, później już jako element takiej solidnej pracy objęła cały kraj i w chwili obecnej no, rola dzielnicowych tutaj w tym też elemencie jest taka ogromna, dlatego że to oni jako policjanci pierwszego kontaktu dzięki mapie zagrożeń diagnozują jako pierwsi te zjawiska patologiczne. Dysponują siłami, środkami, albo przynajmniej wnioskują w tym zakresie i rozpoznają w drodze, czy to właśnie wizyty w danym miejscu, czy też dodatkowo rozmowy z mieszkańcami, ale też i monitorowania tego, co się dzieje na forach internetowych, albo rozmów telefonicznych z dyżurnym. Także myślę, że jest to jeden z takich. A może tak bym powiedział, to było najcenniejsze narzędzie, jakie mogło powstać patrząc na rok 2016. Mamy wtorek, trwa ostatni tydzień ferii zimowych. Policjanci prowadzą akcję profilaktyczną, bezpieczne ferie. Coś się z tym wiąże i czy rzeczywiście ferie na naszym terenie są bezpieczne? To, no, trudno mi tutaj, że tak powiem, zaprezentować całokształt Działalności komendy miejskiej, bo tych działań jest naprawdę dużo, jest w czym wybierać. Począwszy od monitorowania stoków narciarskich, a dwa stoki są przez naszych policjantów monitorowane, w soboty, tudzież w niedzielę są prowadzone zajęcia o charakterze profilaktycznym, również w okolicy stoków, tak żeby zająć naszych miłosi, milusińskich tematami związanymi z bezpieczeństwem e, poprzez zabawę, grę. Jest organizowany turniej strzelecki, który właśnie w tym tygodniu trwa. E, następnie są prowadzone prelekcje na terenach e, ośrodków wypoczynkowych no i miejsc takich zwyczajowo przyjętych do wizytowania, jak otwarte szkoły. Ferie są bezpieczne. Ja bym chciał tutaj przestrzec również, bo skorzystać z tego, że no, jestem przy mikrofonie. O taką czujność i rozwagę przy poruszaniu się w pobliżu akwenów wodnych. Otóż pogodę mamy zdradliwą i ona jest taka niestabilna. A tafle lodowe są zdradzieckie, i wejście na taką taflę wiąże się z ryzykiem załamania się tego lodu i później sytuacji, gdzie osoba znajduje się w wodzie, popada w hipotermię i grozi to utratą zdrowia, a nawet życia. Dlatego proszę. I apeluję o wyobraźnię. O wyobraźnię, aby w takich sytuacjach, e, że tak powiem, dwa razy pomyśleć, zanim wejdziemy na lód. Tym bardziej, że ten minus dosłownie nieznaczny. Aktualnie minus dwa. Dokładnie. Pojawiły się medialne doniesienia dotyczące reaktywacji posterunku policji w Śpliczkach. Temat myślę bardzo gorący. Czy to prawda? Kiedy możemy się tego spodziewać? Prace nad e, tworzeniem posterunków w szypliczkach. E, Trwają, tak powiem, są one w znacznym stopniu zaawansowania. Tu nie tylko chodzi o elementy związane z logistyką, ale pewnego, rozwiązania, pewnego rodzaju rozwiązania kadrowe czy też administracyjne, bo to też jest istotne i przewiduje, o ile tu oczywiście nie powstaną jakieś przeszkody natury obiektywnej. To, że w, pół, w pierwszym półroczu 2017 roku powstanie postulunek Policji w Szypliszkach. Czekamy z cierpliwością. Czego możemy życzyć suwolskiej policji na ten nowy, jakby nie patrzeć, bo mamy jeszcze styczeń na nowy nadchodzący 2017 rok? Efektów niegorszych niż w 2016. Tego też życzę. Dziękuję. Moim oraz państwa gościem był pan Adam Mizianko, podinspektor, pierwszy zastępca komendanta miejskiego policji w Suwałkach. Bardzo dziękuję za rozmowę.